elementy przeszykowane, wszystko jeszcze ściutkie, pomyte, skrzynia wlatuje nowa, z tego względu, że starą szlak trafił, tak jak widzieliście, kartery były nie od pary, wodziki popaliło, one się powtapiały w te koła przesuwne, także cały zestaw idzie nowy, włącznie z wałkami. Wałki są oryginalne z epoki. Wodziki oczywiście nowe. Oryginały. Co tutaj można powiedzieć więcej? Napotkałem mały problem. Mianowicie te kartery starego typu nie mają wejścia na czujnik luzu. No i wypadałoby to zrobić. Miejsce jest na odlewie. A tutaj widzicie, czujnika brak. Także prawdopodobnie na 99% pójdzie to na ofrezarkę. Zrobimy tutaj otwór, gwint M10 pod czujnik luzu. Ciekawe, co jeszcze wyjdzie z niespodzianek, ale chyba więcej nic. Tutaj wszystko jest pod ten czujnik. Z tej strony nic więcej nie ma. Także wypadałoby klientowi zamontować to. Wszystkie elementy są, tak jak wspomniałem, już umyte. Tutaj będzie trzeba, koła też widzicie. Są z epoki. Jedynie co mi się tutaj rzuciło jeszcze w oczy. W sumie nic. Podkładka jest pod wałek startera. Zębatka ocynkowana, zębatka główna napędowa na wale. Będziemy docierać stożek. Tutaj nowe zabezpieczenia są pod te koła zębate. Pierścionki pod stworznie tłokowe. Wcześniej przede mną ktoś zamontował łożyska igiełkowe. Tych koszyków, tych tulejek ustalających nie było. Trzeba dokupić, to mamy dwa łożyska nowe, kojo na skrzynie biegów, tulejki oczywiście fabrycznie nowiutkie, wyłosiowane, jedynie co sprawdzimy dystansowanie później skrzyni. Powtarzam jeszcze raz, kolejny film, fabryka tego nie robiła i motocykle jeździły, robiły bardzo ładne przebiegi. Mi się jedynie nie podoba ten luz poosiowy, jest spory w tych sprzętach. On jest taki znaczny, ale to przy składaniu będziemy, jak to się mówi, na bieżąco sprawdzać, jak to wygląda. No tutaj niemiło się zaskoczyłem, znaczy no niemiło. Brak wiedzy. Stare kartery nie miały tego wyjścia, jak widzicie. Surówka zostawiona. Będzie trzeba wykonać otwór. Fajnie, bo płaszczyzny są równe, położy się na stole od frezarki. Idealnie pod kątem 90 stopni wprowadzi się. Najpierw na kiełek, o ile tutaj da się podejść. No i co? Aby się przebić wiertełkiem, to będzie można odwrócić. Chociaż z tej strony też jest taki sobie dostęp. Postaram się to wykonać. I co, i będziemy składać skrzynię. Na bieżąco wszystko wam pokażę, jak to będzie przebiegało, żebyście zobaczyli bez żadnych tam tajników i innych dziwactw, jak to powinno być złożone według mnie oczywiście. Jakbyście mieli jakieś ale co do mojej pracy, piszcie, chętnie może ja się czegoś nauczę. Nikt nie jest alfą i omegą. Ja zabieram się, zrobimy tutaj, spróbujemy to ogarnąć. Widzimy się zaraz. Ja uprzątam ten bałagan nowy, jak to się mówi, tutaj zregenerowane. Przeze mnie oryginalny
wybierak, automat zmiany biegów. One się tutaj wycierają, ja je napawuję drutem nierdzewnym, utwardzanym. Znaczy utwardzanym. On jest dużo twardszy od zwykłego węglowego drutu. Z powodzeniem to pracuje, nie ma potrzeby wyrzucania w błoto pieniędzy, jak to się mówi. Jeśli można zregenerować, regenerujemy. Oczywiście klocek na nowy, obrobiony CNC. Ja nabijam tylko tutaj numery zgodne z połówkami, żeby nie kuło w oko. Dobra, nie przedłużam, sprzątam to, ogarnę ten czujnik luzu i będziemy zabierać się za skrzynię biegów. Jestem po obróbce. Tak to wyszło, widzicie, bardzo ładnie. Gwint zrobiony. Tutaj jest gwintem 10 × 1,5, czyli jest to gwint standardowy. Tutaj nie ma podkładki jeszcze, ale chcę wam pokazać, jak to wyszło. Myślę, że jest bardzo ładnie. Już więcej nie powinno być niespodzianek. Także ja to czyszczę, odmucham i zabierzemy się za montaż skrzyni biegów. Tam musimy wrzucić koła przesuwne, włożyć zabezpieczenia pod koła stałe. I co? Ja zabieram się, szykuję miejsce i działamy. Skrzynię mamy rozłożoną. Przystąpimy do montażu. Temat jest bardzo prosty, aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na kilka elementów, mianowicie sprawdzić, czy nie ma zadziorów po obróbce. Tutaj widzicie, ja już poprawiłem iglaczkiem takim diamentowym, pilnikiem po prostu, bo zwykły pilnik to jest wszystko utwardzane, jedynie diamencik to bierze. Poprawiłem tu zadziory. Co można powiedzieć więcej? Tutaj warto zwrócić uwagę, zobaczcie. Widzicie, to trzeba będzie wszystko usunąć. Ostre te tutaj. Zobaczcie w środku, to nie przejdzie, musimy to usunąć. Na jednym, jak i drugim. Widzicie, to jest niedopuszczalne. Pierścionki mam naszykowane. Zanim włożymy tutaj te koła, warto jest przesmarować to, żeby to na sucho nie chodziło. Ja używam specjalnego takiego smaru do montaży panewek w samochodach. On jest fajny, bo nie spływa, pozostaje na elementach. Przy pierwszym rozruchu silników jest wskazane, bo tak jak mówię, on nie spływa, smaruje dosyć dobrze. Ja nie przedłużam, montuję sprzęt nagrywający na stole i zabieramy się za montaż. O tym smarze mówię, to nie jest żadna reklama, stosuję, bardzo dobry, polecam. Smarujemy. Nie potrzeba tego dużo. Wystarczy troszeczkę. I
całkiem to inaczej będzie pracowało. Wałek główny mamy nasparowany. To jest ta sama liczba zębów, także tutaj nic nie pomylimy. Jedyna tutaj ważna rzecz to w tym przypadku tutaj mamy 12 zębów przy CZ-cie. Były też 13. Warto zwrócić na to uwagę. A to już w późniejszych modelach. To kółeczko również smarujemy. Bardzo ładnie nam to pracuje. To już możemy odstawić i zajmiemy się zabezpieczeniami. Jeśli chodzi o zabezpieczenia, one są takie sprężynowe, coś a la Zeger, tylko bez uszu. One są nowe, tak to wygląda. Jest troszeczkę utrudniony ich montaż, aczkolwiek można sobie z tym poradzić. Ja sobie radzę w tradycyjny sposób, a mianowicie w ten sposób i nasuwamy to do końca, aż nam kliknie. Sprawdzamy sobie jedynie, czy tutaj wszystko się zgadza. Czy pierścień w rowku osiadł poprawnie. Widzimy, że osiadł. Drugi wałek główny, analogiczna sprawa. Musimy tylko uważać, żeby nie przesadzić z tym rozginaniem. O, kliknęło bardzo ładnie. Mamy to zapięte. Teraz wam pokażę z bliska. Tak to wygląda. Zabierzemy się teraz za oczyszczenie tutaj tych gradów w wodzikach. Ja to zrobię takim frezem palcowym, tak zwanym, na szlifierce pneumatycznej. Łatwe dojście tam jest w miarę takim frezem. Zaraz to zrobimy. Nie będę tego tutaj na skrzynio lizał, wezmę to troszeczkę, odsunę. Wchodzimy po prostu w ten sposób tam. Frez ma tutaj zaokrągloną główkę, także ładnie on tam nam się wpasuje w te gniazdo. Jeden by był, prosty temat, drugi. Mamy załatwione. Zobaczcie, zaraz wam tutaj pokażę z bliska, jak to wyszło. Widzicie, całe te granie są zebrane. Bardzo ładnie, nic nam się nie oderwie, nie wpadnie do silnika. Także to byśmy mieli załatwione. Następny etap to tutaj osadzimy uszczelnianie wałka zdawczego. Powiem wam szczerze, że ludzie się skarżą, że to cieknie, wycieka tędy olej. Ja dorabiam, żadnych tutaj uszczelniaczy, symeringów nie wklejam na jakieś kleje dziwne.
dotaczam z poliamidu, taki ciaśniejszy, taką tulejeczkę. O-ring ma uszczelnić, tutaj nic się z tym nie dzieje. Wciskam to, nigdy z tym nie ma problemów. Wiadomo, można by było to zrobić inaczej, aczkolwiek ja stosuję taki patent. Dotaczam po prostu z teflonu czy z poliamidu taki krążek, wciskam to. Ważne jest, żeby tutaj o-ring nie wystawał, w sensie nie miał luzu w tym rowku, bo to wtedy cieknie. To musi być jedno z drugim ściśnięte w miarę sztywno. Oczywiście też nie za mocno, żeby tam nie klinował się popychacz. I co, ja to składam i zaraz będziemy montować tutaj automat zmiany biegów do silnika, oś wodzików, same wodziki ze skrzynią i będziemy sprawdzać, jak to wygląda. Tutaj zamontujemy jeszcze zabezpieczenia podłożyska, ale to wszystko zaraz wam pokażę na spokojnie. Mocuję telefon i lecimy z tematem. Montujemy te pierścienie osadcze. Może lepiej będzie z drugiej strony. Pierścionek siedzi. Tutaj mam łożyska stare, zdemontowane, znaczy stare, ja już mam jakiś czas je, one są po prostu oszlifowane, widzicie tutaj bieżnie zewnętrzne są oszlifowane i umożliwia mi to łatwy montaż tych łożysk w celu dystansowania skrzyni. W środku też są, tu też mam zamocowany ten koszyczek w środku, uszczelniacz, widzicie, one są w środku też, chodzą suwliwie bez najmniejszego problemu. Także wsadzamy łożysko. Już nam to siedzi. To samo tyczy się wałka pośredniego. Mamy to zamontowane wstępnie. Ja teraz to zdemontuję. Zamontujemy automat zmiany biegów. O, widzicie, wyszło razem z użyskiem nam bardzo ładnie. Montuję automat. Filozofii żadnej większej nie ma tutaj. Łapię to na dwie śrubki po przekątnej. Na razie ich nie kleję, bo ja później będziemy je na klej osadzać, ale wstępnie do regulacji skrzyni wystarczy tylko dwie śruby. Ja to skręcam, montujemy. Wodziki, oś wodzików, skrzynia i zobaczymy, co się będzie działo.
warto to przesmarować, żeby to nie chodziło na sucho nam. Wstępnie jest to złożone. Teraz zajmiemy się sprawdzeniem, jak to wszystko się zazębia. Ja idę po czujnik zegarowy. Zaraz się widzimy. Jestem z powrotem. Sprawdźmy teraz, jak ta skrzynia pracuje. Czy tu wszystko się zazębia tak jak powinno. Teraz mamy zapiętą jedynkę. Teraz mamy zapięty luz. To jest skrzynia płowa, nie ma synchronizatorów, więc musimy się strzelić w odpowiednie gniazdo. Jedynka zapięta, także bardzo ładnie to pracuje. Luz, dwójeczka, trójeczka, luz,
i tu również musimy się wtrafić. Pracuje to bardzo ładnie. Teraz przejdziemy do sprawdzenia co i jak. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Cały widz to skrzynią polega taki, żeby tutaj sprawdzić, jak nam się zazębiają tutaj te kły. Przy jedynce pracuje te duże koło. Teraz mamy luz i to jest bardzo ważny etap, by sprawdzić, nie wiem, o, widzicie, tutaj chodzi o tą szczelinę, jedną jak i drugą. Spróbuję może Wam to pokazać, będzie lepiej w ten sposób. Bo widzicie, jak ściągnę ten wałek, o, widzicie, i nim możemy zapracować. Tak samo można zapracować tym wałkiem. I jak widać, przy wałku pośrednim na razie nic nie będziemy ruszać, zanim nie społowimy silnika. Ważna rzecz dalej, to mamy bieg drugi. Tam mamy bieg trzeci. I przy biegu trzecim mamy zapięte tutaj te koła. Trzeba sprawdzić, czy one dochodzą tutaj do końca, czy się opierają, czy nie ma żadnych tutaj problemów z tym. Zazwyczaj sprawdzam to, bo często są problemy. O dziwo, w fabryce to wychodziło bez jakiejkolwiek regulacji, tak jak Wam mówiłem, i z tym nie było żadnych problemów. A tutaj zaczynają się problemy. Na razie drugi, trzeci bieg jest w porządku. Teraz mamy trzeci. Tak, widzicie, i przy trzecim biegu mamy zazębione teraz tutaj koła. Też to bardzo ładnie leży. Dochodzi do końca. To jest takie prymitywne, prymitywna jest ta skrzynia, ale mimo wszystko teraz będziemy mieli luz. O, widzicie, jakie bardzo ładne są przestrzenie. Jest sporo tutaj miejsca, zarówno na wałku głównym, jak i pośrednim. O, teraz Wam pokażę. Tutaj doskonale widać. No i teraz czwarty bieg. Tu będzie ciekawostka, bo teraz dochodzi wałek zdawczy na górę. I teraz cała zabawa się zaczyna, bo jeżeli tutaj jest koło, niestety zamiennik, ciężko było dostać oryginalne koło, nowe, bo wszystko chodzi o te fasolki tutaj, żeby nie były wybite. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z kołem. Mam tutaj oryginał, nie wiem czemu tu jest, nie ma tego progu, spójrzcie, jaka jest różnica. Widzicie? To trzeba uwzględnić, to nie jest problem, bo dysponuję podkładkami regulacyjnymi, także to nie będzie problem, ale do czego zmierzam? Tutaj ciekawostką jest taka, że przy tej skrzyni, czy przy jakiejkolwiek innej, wodziki, które nam zmieniają położenie kół przesuwnych, one tylko mają pracować przy zmianie biegu. Jeżeli bieg nam wskoczy, wodzik już nie działa. To znaczy, do czego zmierzam? Chodzi o to, że bieg trzyma się dzięki tym tak zwanym jaskółczym ogonom. Już Wam to omawiałem w filmiku z silnika TS350, bo to jest bliźniacza skrzynia. W zasadzie tamta do tej, bo to jest starszy model. Czyli to było teoretycznie pierwsze. I o co chodzi? A, koła trzymają się dzięki zazębieniu, czyli dzięki tym jaskółczym ogonom, które są szlifowane pod kątem kilku stopni, tam z reguły 1,5 do 3 stopnia. I o co chodzi? Wodzik nie może napierać na koło,
On musi być luźny. Inaczej będą problemy. Można złamać wodzik, mogą pojawić się problemy z zmianą biegów. Do czego zmierzam? Widzicie? Te koło, ono dużo... Duży ma luz, prawda? W sensie, jak zamkniemy drugą połówkę silnika, to sprawdzimy, do tego będzie nam potrzebny czujnik zegarowy. O, dopiero zazębiło. Musimy sprawdzić to wszystko, ile trzeba podnieść to koło, bo ono wiadomo, ono i tak będzie wciągnięte nakrętką do łożyska. Musimy zamontować łożysko. Tutaj mam łożysko tak samo wykonane, ono wchodzi luźno. I zaraz połowimy ten silnik i zobaczymy, co się będzie działo. Chodzi o to, że tutaj widzicie, ten jest wodzik luźny. Przy każdym zmianie biegów, po wrzuceniu biegu, on powinien być swobodnie się dać ruszyć. A tutaj jak docisnę, widzicie, on stoi beton. I teraz też kwestia z tego typu, że nie można tego wałka zdawczego za dużo podnieść do góry, bo wtedy tutaj te kły nie będą schowane do końca. Rozumiecie, o co chodzi? Ja zamontuję teraz drugą połówkę karteru i pokażę wam wszystko, co i jak. To jest proste. Tylko trzeba, jak to się mówi, trochę przy tym posiedzieć. Myślę, że ciężko mi jest to wam wytłumaczyć, ale jak potrafię, tak tłumaczę. Złożyłem sporo tych silników, działają, robią przebiegi, nic się z tym nie dzieje. Najważniejsze, żeby to nie było za ciasno. Mówię, no ciekawa sprawa, bo fabryka tutaj żadnych podkładek dystansowych nie stosowała. Te wałki, kurno, tak opracowały. Także no widzicie, no to jest spory luz. Zaraz zobaczymy w przypadku tego silnika, bo tutaj jest troszeczkę on inaczej zrobiony. Nie ma nadlewek, nie ma też blokad łożysk. Starsza wersja po prostu. Ja nie przedłużam, składam górę, zaraz zobaczycie, o co chodzi. Łożysko mam osadzone. Ona, jak widzicie, żeby nie było tutaj nic zarzucone, że ja je wbijałem. Ona wchodzi bardzo swobodnie. Nawet aż za swobodnie. Przez drewienko spróbujemy je wybić. O, super. Spójrzcie. Ono na wałek zdawczy wchodzi samo. Także tu się nie będziemy siłować z niczym. Nie będziemy niepotrzebnie nadwyrężać gniazd. Zobaczcie, jak to wchodzi. Ono musi dojść do tutaj pierścienia tego osadczego. Widzicie, jak weszło. Tutaj przesmarowałem, żeby ta tulejka nie chodziła na sucho, z fosforobrązu. Wkładamy dekiel. Tutaj musimy na te moje śruby trafić. O, super, nam siadło. No powiem wam szczerze, że praktycznie nie będzie trzeba żadnych tutaj stosować podkładek. Naprawdę. No ciekawe. Bardzo rzadko się to zdarza w tych silnikach, które robiłem. Już wam pokazuję, o co chodzi z tym wałkiem zdawczym. Spójrzcie. Czy będzie to widać? Może będzie. Widzicie? Ale to jest dosłownie minimalny luz. Zaraz ja skręcę silnik. Zobaczymy tamten wałek pośredni, co się z nim dzieje, jak on się zachowuje. Skręcę silnik i zaraz będziemy na bieżąco patrzeć, co się tutaj nam, kurna, wyprawia. Dobra, ja silnik mam skręcony. Mam go skręcony na raz, dwa, trzy, cztery. Cztery śruby, 10 Nm to jest dokręcone.
przestrzegam tych momentów, bo tak jak wam mówiłem, to jest dosyć istotne przy pomiarze luzów. Obracamy teraz silnik. Zobaczmy. No dokładnie, jest ten luz. Nie jest za duży, można byłoby to zostawić, powiem wam szczerze, ale zobaczcie, o czym ja mówiłem. Powiem wam, że to nie jest tragedia, jest bardzo dobrze nawet. Nie wiem, czy to będę dystansował, zaraz zapniemy czujnik zegarowy, zobaczymy, ile tego luzu mamy, żeby to pomierzyć. Skrzynia się obraca bardzo ładnie. Jeszcze nie siedzą tutaj kołki ustalające, które pozycjonują nam karter, ale ja tutaj zlicowałem to mniej więcej tak na cele pomiarowe, to w zupełności wystarczy. Tak, wodzik nie pręży. Nie możemy trafić. Tam po prostu kły nie chcą na siebie najść. No zaraz może trafimy. Wiecie, jak zmieniam biegi na pracującym silniku, to cały czas pracuje, wiruje, kręci się, szaleje i łatwo jest to wrzucić, a tak widzicie, silnik stoi w miejscu, a ja próbuję tutaj znaleźć jedynkę. Ale jedynka bardzo ładnie wchodziła. No nie mogę znaleźć tego miejsca. Kręcę, kręcę i nie mogę wykręcić. Będziecie oglądać pół filmu, jak kręcę wałkiem. Ale uparte. O, widzieliście? Właśnie o tym mówiłem. Widzicie, wskoczyło bardzo ładnie. Montuję czujnik zegarowy i sprawdzamy, co tu się dzieje. Jestem po zapięciu czujnika. Skalę, jak widzicie, mamy wyzerowaną. Czujnik jest napięty. I zobaczcie, ile mamy luzu poosiowego. Ponad 5 dych. Moim zdaniem to jest za dużo. Możecie się mnie czepiać, możecie mówić, że to jest błąd, ale ja to wydystansuję. Wrzucimy tutaj podkładkę jakąś. Myślę, że 0,2. W zupełności wystarczy, by ten luz osiągnąć te 0,20-0,3 mm. To już w zupełności wystarczy, ale tutaj mamy pół mm luzu. 5 dych to jest sporo. Czyli jak tutaj zastosujemy podkładkę, dałbym 0,3, ale to będzie moim zdaniem troszeczkę za ciasno. Damy podkładkę 0,2 i to by nam załatwiło temat. Jeśli chodzi o wałek zdawczy, zaraz wam pokażę. Przepnę stronę, obrócę silnik,
i zaraz wam pokażę, zademonstruję pomiar. Tutaj mam jakieś 80 luzu, prawie milimetr, bez dwóch dych. Ciekawa sprawa, zbadamy to jeszcze, jakby to się zachowało, bo tamten wajek zdawczy nie ma takiego progu. Ten próg ma około 4-5 mm, czyli ciekawe, jeszcze sprawdzimy, jak tutaj z głębokością tego jest, bo jakbyśmy założyli oryginalny wawek, prawdopodobnie byśmy nie zużyli skrzyni. To jest ciekawe, jak widzicie, silnik silnikowi, kurczę, nierówny. Ciekawa sprawa. Na wałku pośrednim założymy podkładkę 0,2. Pokażę wam zaraz, a tutaj jeszcze sprawdzę jedną rzecz z wałkiem. Ale myślę, że tutaj damy podkładeczkę z tego względu, żeby troszeczkę wałek odsunąć od karteru. Ściągam tą połówkę, zobaczymy, jak on sam wałek, ten zdawczy, dolega do, czy tam nie będzie on nic zawadzał, bo to jest istotne. Luz jest spory, 0,8 mm osiowy, ale musimy odsunąć to do zewnątrz. Czyli jakbyśmy dali podkładeczkę 0,2, to by nam troszeczkę się cofnęło do środka i by nie prężyło na wodzik. Dobra, ja to ściągam, zobaczymy, co się dzieje po włożeniu samego wałka zdawczego w tą prawą pokrywę. Ja to rozbieram i zaraz będziemy patrzeć dalej. Zdjąłem połówkę. Jak to brzmi, połówkę. I jest ciekawy temat, bo po założeniu tego fabrycznego wałka, w sensie ze starego silnika, nie społowimy połówek. Może uda mi się wam pokazać jedną ręką, ale zawsze. Widzicie? Huśta się pręży. No i coś jest nie tak. Pozwoliłem sobie przynieść oryginalny karter. No i zobaczymy, co jest nie tak. Ja trochę mi zajęło, posiedziałem, popatrzyłem. Nie nagrywałem tego, żeby wam pokazać. Ciekawe tematy tutaj są. Poza tymi zmianami, tutaj widzicie, nie ma śrub, które skręcają nam połówki. To już jest późniejszy model, to jest wcześniejszy. I pewnie ogarnęli temat, że tutaj pojawiają się wycieki, dołożyli tutaj wstawki, by to skręcać po obwodzie, prawda? Widzicie, tutaj nie ma tego. Może zrobię takie coś, żeby było lepiej widać różnicę. Tutaj nie było otworu pod czujnik luzu, ale już ja go wykonałem, widzieliście, to już jest załatwiony temat. Tutaj jest mocowanie, a tutaj już w późniejszym nie ma, jest dołożone tutaj po obwodzie, ale nie to jest tematem naszych rozważań. Zobaczcie, ciekawy temat, nie ma tutaj mocowań bloka tłożysk, w późniejszych modelach dołożyli, ale to też jest nieistotne, bo tutaj łożyska bardzo ciasno pasują, także to się nie cofnie. Zobaczcie, temat taki, to łożysko w tych pierwszych modelach, ono jest bardzo wysoko podniesione. Tutaj zobaczcie, jak ono siedzi, jest wpuszczone, widzicie, głębiej. I tutaj już jest fabrycznie dana podkładka pod tą tulejkę z fosforobrązu, by tą tulejkę unieść. Jeszcze raz, zobaczcie, tutaj temat, a zobaczcie tutaj. I wszystko by się zgadzało, bo tutaj łożysko mamy schowane, głębiej wpuszczone. I ten wałek zdawczy z tym kołnierzem, tutaj mam ciasne łożysko, bo ono jest nieszlifowane, nie wybijałem go, ale chcę wam pokazać, o co chodzi. To łożysko, znaczy ten wałek zdawczy, zobaczcie, ile w tych pierwszych karterach, ile on wystaje.
a ile wystaje ten wałeczek bez kołnierza. Widzicie? Jakie to są zmiany poważne. I wszystko już się praktycznie wyjaśniło. Wiem, z czym jest problem. Znaczy w zasadzie problem. Z tym wałkiem wszystko jest w porządku, nie? Bo jak złożymy to skrzynię naszą, to wszystko pracuje, mamy luz odpowiedni. Także tu wszystko jest jak najbardziej w porządku. Ale człowiek nie wie takich rzeczy. Doskonale to widać, jak mamy dwa kartery przy sobie, możemy to wszystko sobie posprawdzać, poporównywać. Wiadomo, tutaj żeberka się różnią. Jest tutaj cztery w tych późniejszych wersjach. W tych wcześniejszych mamy 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. No i tutaj z tą przegrodą z blokadą tego klocka, tutaj widzicie, nie ma już tego. Stwierdzili, że to się już nie będzie samo obracać. Tutaj jeszcze nie wiedzieli, że to się może nie obracać samo, więc dołożyli tutaj ten klocek. Taki, widzicie, z blokadą. Tu przychodzi ta śruba, jest wkręcona na przestrzał. No mniejsza z tym. Także, jakby ktoś miał takie kartery z pierwszych wersji, to uważajcie na wałki zdawcze, bo trzeba by było je toczyć. Jakbyście kupili, wymieniali, to przestrzegam, bo jest taka różnica. Doskonale ją widać. Widzicie? Także ja jedną zagadkę rozkminiłem. Ściągam, szukam podkładek swoich dystansowych i pokażę wam, jak ja to dystansuję. Mam takie półeczko, pudełeczko ze swoimi podkładkami dystansowymi. Od razu wam mówię, to nie jest zwykła stal, to jest specjalna stal utwardzana, hartowana jakoś. Jest bardzo twarda, w każdym bądź razie odporna na ścieranie. Czyli to nie są zwykłe podkładki. Potrzebujemy tak, 25 podkładkę, 25 na 35, mam różnej grubości, mam 0,2, jak widzicie, mam 0,3, mam 1/10, mam 0,5, mam milimetr. Z tego towaru mamy regulacji, a regulacji. Kolejną podkładkę, jaką potrzebujemy, to jest podkładka na wałek pośredni i to jest podkładka 14, czyli potrzebujemy zaraz 17, nie? Zaraz wam pokażę, o co tu chodzi, co tutaj mam. No gdzieś tu są, tylko się schowały. 15, zaraz dobrze patrzę. Tak, 14. Szukamy. Dzisiejszy filmik trochę dłuższy będzie. O, mamy 14. Mamy 14 na 21,9, 14 na 21,2, 14 na 20,5, 14 na 20,1 mm, już grubiutkie arsenał, 14 20,5 mm, 14 20,0,3 mm, 14 20,0,2, o, te będziemy potrzebować, i 14 20,1. Widzicie, arsenał jest potężny. Po pomiarach wyszło, że na wałek pośredni potrzebujemy podkładkę 0,2 mm. Mam takie cudo. Wyciągamy. Tutaj, jeżeli po sprawdzeniu wyszło nam, że wszystkie biegi się odpowiednio, prawidłowo zazębiają, to nie podsadzamy podkładek. Wszystkie podkładki dajemy z jednej strony, czyli dajemy od tej strony, gdzie jest prawy dekiel. A tutaj na wałek zdawczy, tam mieliśmy 0,4, 0,8, damy 0,2 mm. Tylko czy my taką będziemy mieli?
zaraz. To są 25. Tak. 03 02. Mamy 0,2 mm. Wrzucamy ją na wałeczek. O, super. Widzicie, tak to wygląda. To na pewno nam dużo odsadzi. Wałeczek, zawsze to będzie lepiej niż miało być tak bardzo blisko tego łożyska. No i teraz co? Wystarczy to złożyć jeszcze raz, tak, niestety. Musimy to złożyć jeszcze raz. Skręcić połówki momentem tym 10 Nm i dokonać luzu. Ja już tego nie nagrywam, żeby was tutaj nie nudzić. Składam połówki i zaraz zobaczycie pomiary, jak wyjdą. Czy nie trzeba korekty zrobić jakieś. Ja to składam i zaraz mierzymy. Dobra, sprawdzamy, zerujemy sobie wskazanie. Mamy 0,35 luzu poosiowego, czyli jeszcze możemy dyszkę dodać śmiało. Jeszcze jest spory ten luz. Także tutaj jeszcze dopisujemy sobie dyszkę. Czyli 0,3 można śmiało tutaj zastosować. Podkładkę mamy taką. Jeśli chodzi o warg zdawczy, to musimy zapiąć bieg czwarty. Nie mam tu żadnego luzu wyczuwalnego, także podkładkę trzeba ująć, jest za gruba. Tak, za gruba, zdecydowanie. Czyli rozbieramy. Musimy zmniejszyć towar. Zaraz wam pokażę. Złapaliśmy te 0,2 luzu bez problemu. Nie wiem, czy będzie widać, ale powinno być widać. Ciężko trafić na taki punkt. Także to byśmy mieli ustawione. Pokażę wam, jak ten luz wygląda z bliska. Zobaczcie. To jest 0,2 luzu. Skrzynia obraca się bardzo ładnie.
To mamy czwóreczkę zapiętą. To powinien być luz. Nie pasują wałki. Na boki nie ma. Wodziki są luźno. Także tam widzicie, mamy też luz. Także jeśli chodzi o ustawianie, dystansowanie skrzyni, to widzieliście wszystko. Jeszcze obrócę, pokażę wam drugą stronę. Jeśli chodzi o stronę wałka zdawczego, zaraz wam tutaj. Żebyście widzieli. Jest napięte. Mamy 0. Ponad 2 dychy luzu. Także tam wodzik na pewno nie będzie napierał. Także myślę, że jest super. Tyle jest luzu. Także myślę, że to wystarczy w zupełności. Długi filmik, ale mam nadzieję, że wam pokazałem mniej więcej, jak to wygląda w CZ-cie. Bliźniaczo podobny silnik do 638. W zasadzie 638 bliźniaczy silnik. Jeszcze tutaj wkręciłem czujnik luzu, by sprawdzić, czy tam jest wszystko w porządku. Złapiemy luz i sprawdzimy, jak to tam wygląda. To powinien być luz. Mamy, dotykamy do czujnika. Zaraz zobaczymy, spróbuję zrobić w ten sposób. O, będzie lepiej pokazać. To mamy luz. To jest jedynka. Luz z powrotem, także czujniczek działa, bardzo się cieszę. No i tym akcentem kończymy pierwszą część, jeśli chodzi o skrzynię biegów. Także jakbyście mieli jakieś uwagi, chętnie poznam. Mam nadzieję, że poczekacie na dalszą część, czyli składanie wału, osadzanie wału w połówkach, składanie połówek ze sobą. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego. Hej!